Zapraszam Państwa na wspólną wizję lokalną w garażu podziemnym. Obejrzymy rampę zjazdową z kostki brukowej, dowiemy się, jak zbudowana jest posadzka w tym garażu, jak wyglądają ściany działowe, dodam murowane ściany działowe i jak wygląda ich tynk i dlaczego został skuty. Okaże się, że najprawdopodobniej również styk roboczy pomiędzy ścianą zewnętrzną a płytą fundamentową jest nieszczelny, bo 2 lub 3 tygodnie od momentu skucia tynku ściany nadal są wilgotne. Przedstawiam tam również swój punkt widzenia na zakres prac, jaki należy wykonać. To znaczy, jestem zwolennikiem wykonywania większych odcinków po to, żeby rozwiązać cały problem, a nie tylko w tym jednym miejscu, w którym możliwe, że jest on bardziej widoczny. Szczególnie, że nie mieliśmy dostępu do jednego z pomieszczeń. Także myślę, że te 6 minut z kilkoma sekundami może się okazać naszym wspólnym, ciekawym spacerem i dowiemy się, jak ta woda sobie radzi z budulcem niekoniecznie dobrze dobranym w garażach podziemnych. Również w szybach windy. Zapraszam serdecznie. Już teraz. Bo moja teoria jest taka, poparta faktami z wielu garaży, że jak mamy kostkę brukową i widać, że jest w tym momencie mokra, no to ta woda siłą rzeczy płynie i pod nią też płynie. A że tutaj mamy posadzkę wylaną jako osobna warstwa betonu na płycie fundamentowej, to część tej wody spod kostki, pod tym odpływem liniowym wali pod posadzkę i rozpływa się po całym garażu. Nie? I gdyby na tych słupach na przykład był jakiś tynk, no to też byłyby wilgotne. Gdyby na tych ścianach, a tutaj już widzimy, nie? Już coś się dzieje, bo te ściany są murowane. Pewnie tak. I są otynkowane, a tynk sięga samego dna. Także woda płynąca od strony posadzki niestety atakuje ściany i tynki. No chyba, że ma goły żelbet, no to wtedy po nim się nie wlezie w górę, że tak brzydko powiem. No i tutaj jest tuż koło rampy mamy to pomieszczonko. Tylko mam wrażenie, że faktycznie ten styk roboczy, tu ściana, płyta, to może mieć coś na rzeczy. A tu widzimy zdjęcia tych samych ścian jeszcze sprzed skucia tynku i widzimy wilgotne plamy. No tutaj co, no z tydzień temu żeście to skuli, nie? Nie no, ze dwa nawet tygodnie. Dwa czy trzy tygodnie. No to nawet, to już naprawdę powinno ten. Tutaj też pan ma, zobaczy pan. Tutaj to w ogóle ja bym się spodziewał jakieś ryski na ścianie. Tak, więc podejrzewam, że właśnie też ze ściany idzie, nie to, że właśnie spod posadzki. Tu, tutaj tak, na styku, tak, to jeszcze może ze ściany też iść. Też to już jest suche, tak? Jest taki ślad. Ten meszek to już jest sól, nie? Tak. Także tak, zrobimy ten styk, tylko pasowałoby mieć też dostęp do komórek lokatorskich i pociągnąć już do narożnika tą ścianę. Chciałem tylko powiedzieć, że znajdujemy się w tym małym pomieszczonku zaznaczonym tym koślawym okręgiem na rzucie obiektu, tuż koło rampy zjazdowej. Także teraz z kolei widzimy to w niejakim powiększeniu. Niebieską linią zaznaczyłem ścianę zewnętrzną budynku, tą, która ma skuty tynk. Problem polega tylko na tym, że tynk jest skuty tylko w tym małym pomieszczeniu elektryki, a w sąsiadujących komórkach lokatorskich nie i nie mieliśmy tam dostępu. Żeby już po prostu... No bo cóż z tego, że my zrobimy ten 1,5 metra tutaj, czy 2, mhm. Nie? Jak woda i tak będzie nas opływała, a jeżeli ten styk cieknie na tej ścianie, no to dlaczego miałby nie siec również tamtą stronę, czyli za tą ścianą działową, nie za szafą? To muszę się zorientować, jak z tymi komórkami tutaj. I wtedy mielibyśmy trochę świętego spokoju, szczególnie ze względu na to urządzenie elektryczne. One tam nie tylko wodę, ale i wilgoci przesadnie nie lubią. No tak. Także mielibyśmy to, styk. No i teraz, dokładnie, no. Tylko, że to też o tyle nie ma sensu, że zrobić tylko tutaj w drzwiach, jak nie zrobimy tej ściany. No przez tą ścianę też woda będzie śmigać jak głupia, bo pierwszy ten bloczek, nie wiem, betonowy czy silikat, stoi na dosłownie takiej podbudowie, pierwszej warstwie wyrównawczej, grubej jak nie wiem, więc przez tą zaprawę ucieka. Będzie przepływać. Ja bym tą ścianę po prostu podwiesił i dwa najniższe bloczki usunął, czyli prawdopodobnie więcej na tym poziomie byśmy skończyli ten drugi, tu, no gdzieś tu się kończy drugi bloczek, oba out, reszta podwieszona, zabetonować,
złożeniem izolacji, tak żeby już woda z podposadzki przez tą ścianę nie płynęła, no bo możemy wtedy, mamy szerokości ściany, wypust tej wysokości, już można rękę włożyć, już można to wyczyścić, już można to zainstalować jakieś choćby węże iniekcyjnego albo jakąś blachę, no jakby możliwości jest co najmniej kilka, zabetonować tak, żeby dobetonować się do tego bloczka i jak zwiąże to opuścić. Także, no bo wszystko to tak jest maleńka powierzchnia, nie? To jest maleńka powierzchnia. Czasami to są naprawdę prawie że kilometry ścian działowych właśnie dla dużych komórek lokatorskich, dużej ilości mieszkań i tak dalej. I to dopiero jest dramat. No mieliśmy taką sytuację, no to już opowiadam, ale woda z podposadzki wlewała się do komórek lokatorskich przez taką właśnie ścianę. Tylko, że tam nie było w ogóle posadzki. Więc jak się wchodziło do komórek, to się robiło plum. W zasadzie na równo z posadzką się wlewała woda, nie było posadzki, więc w ogóle kałuża. Tak, 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 płynęło z całego garażu. Więc futbolki, plum. No, szkoda, że nie możemy tam wejść, no ale no generalnie, no niestety tynk, to od razu widać, że on... Łykaj, to jest dopiero początek, nie? To jest dopiero początek zabawy. To samo może się okazać tutaj w ogóle z windą, bo winda jest bezpośrednio, że do windy może się wlewać woda spod posadzki. Bardzo często się tak dzieje, nie? Wcale nie z gruntu leci woda do windy, tylko właśnie spod posadzki tutaj. Tutaj jest o tyle jeszcze jakby krótsza droga, że ta winda nie jest usytuowana za ścianą i za drzwiami w jakimś tam korytarzu, nie? Już, tylko jest bezpośrednio no, w garażu. Także jest jeszcze bliższa droga. Bardzo fajnie to wszystko wygląda, cacy, naprawdę mi się podoba. Tylko po co ta posadzka jako osobna warstwa? Po co ta posadzka jako osobna warstwa? No te bloczki też pewnie będą niestety, ten bloczek betonowy to jest... Nie jest budulec. No tak jak widać, ten wypije. Myślę, że jest jakoś trochę dalej, może usytuowanie, wyprofilowanie płyty fundamentowej trochę jest nie w tą stronę, nie? I dzięki czemu jest... Dobra, no generalnie to, co panu napisałem w ofercie, to w zasadzie znajduje poparcie. Plus tylko to, że tak sądziłem, że może ten styk nie jest do naprawy. A chyba jest, bo jest tam ewidentnie wygodno. No i właśnie, woda płynie, rozlewa się po całym garażu, dociera do ścian, uszkadza tynk, uszkadza same ściany murowane z silikatu. Nie dostaliśmy tego zlecenia, ponieważ nie chcieliśmy wykonać tylko drobnej naprawy w tym jednym małym pomieszczonku, które Państwo widzieli. Zdecydowanie było to bez sensu, ponieważ sąsiadujące z tym pomieszczeniem elektryki komórki lokatorskie zapewne wyglądają dokładnie tak samo. Woda pod ścianą murowaną może przepływać również do tamtego miejsca, a jeszcze prawdopodobnie po prostu stykiem roboczym z zewnątrz z gruntu. Tak by to było na polskich budowach. Mam nadzieję, że sprawa jest jasna. Gdyby okazało się, że są jakieś pytania, proszę tam pod spodem komentować, pytać. Postaram się w miarę szybko odpisać i odpowiedzieć Państwu na te pytania. A jeśli film wydał się Państwu ciekawy, tudzież potrzebny, poproszę o subskrypcję, będzie ich więcej. Mateusz Furs, Imblog. Dziękuję za uwagę.